czwartek kluczowa narada Kukiza z liderami opozycji bliżej komisji w sprawie Pegasusa? Kukiz spotka się z opozycją. W czwartek o godzina 12:30 odbędzie się spotkanie Pawła Kukiza z przedstawicielami opozycji w sprawie powołania komisji śledczej. Lider Kukiz 15 poinformował o spotkaniu z opozycją na Facebooku. Jutro o 12:30 spotykam się z opozycją. Przed momentem rozmawiałem z Władkiem i zgadza się z koncepcją 50% opozycja, 50% PiS, ja przewodniczący i po jednym wice od opozycji i od PiS. Jako przewodniczący mam prawo przekazywać prowadzenie obrad komisji wickom. I tak będę robił, kiedy będzie badany Pegasus, to przewodnictwo w moim zastępstwie przekażę opozycji, a jak czasy podsłuchów dziennikarzy za PO-PSL, przekażę wickowi z PiS, oświadczył Paweł Kukiz, pisownia oryginalna. W rozmowach będą brać udział głównie przewodniczący klubów parlamentarnych. Jak ustaliliśmy, Lewicę będzie reprezentował Krzysztof Gawkowski, a Konfederację Jakub Kulesza. Przedstawicielem KO powinien być natomiast Borys Budka, a PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Tymczasem wpis Kukiza może sugerować, że lider Kukiz 15 schodzi z wcześniejszych warunków, które opozycja określała jako zbyt trudne do zaakceptowania. Polityk wciąż chce być przewodniczącym, ale już bez pełni władzy w ewentualnej komisji śledczej. Ta, jak napisał, miałaby być podzielona między wiceprzewodniczących z PiS i opozycji. Zgodnie z ustawą komisja śledcza może liczyć 11 członków. Kukiz już wcześniej deklarował, że właśnie w taki sposób widziałby jej skład, po 5 przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości oraz opozycji. 11. Członkiem, a jednocześnie przewodniczącym, miałby być on sam. Pierwszy raz Kukiz zaproponował powołanie komisji śledczej badającej nie tylko Pegasusa, ale też ewentualne podsłuchiwanie z czasów rządów po PSL, na początku stycznia. Czwartkowe rozmowy będą dopiero pierwszym formalnym krokiem w tej sprawie. Przypomnijmy, komisję śledczą może powołać Sejm zwykłą większością głosów. Od początku temu pomysłowi sprzeciwia się PiS. Jeśli jednak Kukiz zagłosuje za jej powołaniem wraz z opozycją, wynik nie będzie oczywisty, bo obie strony dysponowałyby dokładnie 230 głosami. Prawdopodobnie więc od obecności lub nieobecności poszczególnych posłów zależałoby, czy komisja powstanie. Opracowanie Łukasz Szpyrka,